Witam was, moi kochani, porankowo, piżamowo, kanapowo i zaspaniowo. To jest mój taki prywatny neologizm. Ci spośród was, którzy oglądali ostatni mój vlog, w którym odwiedzałem swój dom rodzinny, z pewnością zorientowali się, że mijałem taki bardzo stary, opuszczony dom, w którym, jak wam powiedziałem, za dzieciaka wywoływałem duchy. Czyli robiłem coś bardzo głupiego. Ale jak to babcia moja zawsze mówiła, młodość ma swoje prawa. Nie no, tak na serio, to wywoływanie duchów było naprawdę czymś głupim, nie róbcie tego. Ale ta scena zdeterminowała mnie do tego, żeby nagrać dzisiejszy odcinek i odpowiedzieć sobie na bardzo ciekawe pytanie. Czy katolik może wywoływać duchy? Ten odcinek będzie traktował ten temat, nazwijmy to, holistycznie, tak ogólnie, całościowo. Natomiast piątkowy odcinek będzie drugą częścią tego dzisiejszego odcinku i będzie bardziej sprecyzowany i spersonalizowany. Dlaczego? Ponieważ w piątkowym odcinku powiem wam o swoich doświadczeniach związanych z wywoływaniem duchów. Trochę powspominam, jak to miałem kilkanaście lat i robiłem to głupstwo, jakim jest wywoływanie duchów. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście obejrzeli dzisiejszy odcinek i obejrzeli też piątkowy odcinek, który będzie jakby jedną wielką całością. A póki co zapraszam was do subskrybowania, do zostawienia łapeczki w górę, do kliknięcia w dzwoneczek. Niech te zasięgi nieustannie się powiększają. Zobaczcie, ogląda nas tutaj kilkaset osób, czasami parę tysięcy i jakby każdy tą łapeczkę kliknął, to naprawdę te zasięgi poszłyby horrendalnie w górę. A póki co idę się ogarnąć, bo widzicie, że jestem jeszcze w proszku, a mam za chwilę dość ważne spotkanie i mam nadzieję, że za chwilę przejdziemy w jakąś inną scenerię i w miarę ogarnięty już powiem wam o tym, co jest najważniejsze w kontekście dzisiejszego materiału. A teraz krótka czołóweczka. Już na samym początku naszych dywagacji na temat tego, czy można wywoływać duchy, pragnę zaznaczyć, że argumentacja teologiczna na ten temat jest naprawdę bardzo szeroka. Niestety z różnych przyczyn ja spróbuję to wszystko skompilować w jakąś pigułkę. Pigułkę, którą mam nadzieję w sposób bardzo bezbolesny i bardzo łatwy przełkniecie. Dlatego idąc do Starego Testamentu, czymś zasadniczym jest to, aby podkreślić, że wszelkie wywoływania duchów w Piśmie Świętym są bardzo mocno potępione. I żeby nie być gołosłownym, posłużę się teraz tutaj tekstem z Księgi Kapłańskiej, który brzmi następująco. Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy, ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz. I moi drodzy, wywoływanie duchów jest grzechem. I Biblia aż dwukrotnie zestawia ten grzech ze straszliwą zbrodnią palenia własnych dzieci w ofierze Molochowi. I znowu posłużę się tekstem biblijnym, tym razem z Księgi Powtórzonego Prawa, a brzmi on następująco. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, przepowiednie i magię, nikt. Kto by uprawiał czary, pytał duchów, wywoływał umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Obrzydliwe, jak to brzmi. Warto, moi drodzy, też zaznaczyć bardzo istotną rzecz, że w Starym Testamencie wywoływanie duchów było traktowane jako przestępstwo. Zatem ten, który popełnia przestępstwo, jest przestępcą. I za to przestępstwo była bardzo surowa kara, mianowicie pozbawienie życia. I lotem błyskawicy przejdźmy teraz dynamicznie do Księgi Kapłańskiej tak, żeby uzasadnić moją wypowiedź. A w Księdze Kapłańskiej czytamy, że jeśli jakiś mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich, sami ściągną śmierć na siebie. Straszna sprawa. A tak już całkiem praktycznie, to trzeba zaznaczyć, że wywoływanie duchów opiera się na wielu niechrześcijańskich założeniach. Mianowicie niewystarczalności objawienia zawartego w Piśmie Świętym. Moi drodzy, ja już kilka razy miałem w swoim życiu do czynienia z osobami, które uczestniczyły w seansach spirytystycznych i niestety te osoby bardzo mocno dogmatyzowały te słowa, które usłyszały rzekomo od ducha w trakcie tych seansów. Mianowicie, jeżeli duch im powiedział, że coś się wydarzy, to oni to traktowali bardzo na serio, w sensie, że nic innego ponad to, co ten duch powiedział, nie może się wydarzyć. Czyli to, co mówiło Pismo Święte, automatycznie dla tych osób schodziło na drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, setny plan. Najważniejsze dla nich było to, co powiedział im duch. Negacja wolności. Ludzie bardzo często wywołujący duchy robili to tylko i wyłącznie po to, aby dowiedzieć się, co ich czeka w przyszłości. Jeśli na przykład podczas jakiegoś seansu spirytystycznego usłyszeli, że zginą w wypadku albo czeka ich jakiś nowotwór, wówczas potrafili przemeblować całe życie, wpaść w jakąś depresję, zmienić wszystko, co było dotychczas dość dobre, na rzecz tego, że za chwilę umrą, bo duch im to powiedział. I po rozmowach z takimi ludźmi dochodziłem do wniosku, że często tym wspólnym mianownikiem jest to,
że to, co powiedział im Duch, jest niezmienne. Niezmienne, że to, co powiedział Duch, się nigdy nie zmieni. A co najważniejsze, to na pewno to się gdzieś kiedyś wydarzy. I w tym miejscu warto powiedzieć, że wszystkie przepowiednie, które pochodzą od Boga, jeśli dotyczą losów ludzkich, nigdy nie są nieodwołalne. Przypomnijmy sobie choćby i nawet proroctwo Jonasza zapowiadające zburzenie Niniwy. Raz grożę narodowi lub państwu wyrwaniem, zburzeniem i zniszczeniem. Jeśli jednak ten naród odwróci się od złości, z powodu której groziłem, żal mi będzie nieszczęścia, które zamierzałem nań zesłać. Drugi raz obiecuję narodowi lub państwu zbudować je i zasadzić. Jeżeli jednak uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając głosu mego, żal mi będzie dobra, które miałem wyświadczyć. Więc drogi człowieku, katoliku, ateisto, kimkolwiek nie jesteś, uświadom sobie, że nieuchronnie spełniają się tylko i wyłącznie zapowiedzi dotyczące dzieł Bożej miłości wobec ludzi, bo miłość Boża wiedzie prym wobec naszych wyborów i jest od nich niezależna. I na koniec bardzo ciekawa historia. Historia, która jest niejako przestrogą przed tym, abyśmy rzeczywiście uważali na jakąkolwiek magię. Słyszałem, że kiedyś pewna cyganka wywróżyła jakiemuś mężczyźnie, że umrze 15 sierpnia. Mężczyzna, zafrapowany tym wszystkim, zaczął pytać: ale którego roku, droga cyganko? Ona niestety nie była mu w stanie powiedzieć. Ciekawe dlaczego. I ilekroć zbliżał się ten termin, ten nieszczęsny 15 sierpnia, no to wówczas ten chłop nie miał życia, bo zaczął się zastanawiać, czy on za chwilę jakoś umrze, czy potrąci go samochód, czy wpadnie pod coś innego i tak dalej. Chłop po prostu przeżywał straszną gehennę, gdy nieuchronnie zbliżała się ta data. Ale jak już minęła ta data, no to na chwilę, na kilka miesięcy mógł odetchnąć z ulgą. No ale minęło już kilka lat i za którymś razem chłop już nie wytrzymał. No i 15 sierpnia wyskoczył z okna. Wróżba spełniła się. I nawet jeżeli jest to historia w całości zmyślona, to idealnie obrazuje, w jaki sposób mogą skończyć się niebezpieczne zabawy, wywoływanie duchów, w magii, okultyzm itd. Pokój.